Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Arka. Można powiedzieć nowego Arka. Tak, co dzisiaj robimy? Dzisiaj generalnie chciałbym też zobaczyć inne aspekty tej gry, tak mogę powiedzieć. Bo przecież Ark to nie tylko chodzenie i oswajanie linków. Więc sobie domek zbudujemy i zobaczymy. Tylko najpierw muszę kaśrę zrobić. Nie, najpierw tam muszę kilo zrobić. A w ogóle patrzcie, co zauważyłem też. Wchodzimy w EQ. Tak przytrzymamy, to mamy po prawej stronie, tutaj konkretnie, te listę rzeczy potrzebnych. Wiem, że to nic takiego, ale no powiem, na Nintendo ogólnie tego nie było nigdy, chyba. Dobrze, jak dobrze pamiętam. Zrobimy kill-offa. Mam drewniane struktury, mam odblokowane. Zbieramy kill-off. Skosimy sobie kawałek kamienia, żeby mieć kasierkę. Wiecie, co jest najgorsze, że teraz nie mam mięsa. Muszę się żywić berkami, a berki na długo nie starczają. Szczególnie jak cały czas coś budujesz i tak dalej. Dobra, zjadłem. Zaraz będzie noc, niestety. Nie fajnie. Cyk. Mogę jeszcze siekierę zrobić? Mogę, super. Zrobimy siekierę. Pyk. I zaczynamy budowę domku. Gdzie też jak się mega ściemni, to podjaśnię na maksa. Nintendo i przy okazji pochodnie sobie sprawdzimy. Mam też nadzieję, że nie mam za głośno muzyczki, ale chyba nie, więc... Też wielkich wydziwiasów nie będę robić na razie, nie? Też żeby stało. Znowu nie mam jedzenia, poważnie. Wiem, że nie powinno się tak w taki sposób jeść w tej grze, ale no dobra, to podjaśniamy na maksa, ale nie ma żarówki chyba, jest okej. A przy okazji ja coś widzę, więc bierzemy dalej. No w EQ trochę żarówa jest i za to sorki, ale musi być, żebym i ja coś widział w tej nocy i wy, żebyście coś widzieli. Zrobimy do 4 fundamentów. Taki coś, żeby stało na początku. Okej. I robimy ściany. W ogóle też zauważyłem jedną rzecz. Patrzcie, jak najeżdżam na fundament, to w taki sposób nie mogę go położyć. W taki sposób też nie. Się zastanawiam, jak to zrobić, wiecie? Bo teraz to jest tak jakby trochę jak na kompie. To za tym i... Wiecie co? Zrobię pochodnie lepiej. I wracając do rzeczy, to teraz to wygląda trochę jak na kompie. Co za tym idzie, Krzysiaku? Co za tym idzie też sterowanie i ogólnie rzeczy powinny być na kompie takie, jak na kompie. Kiedyś było prościej. Okej. Okay. Tu widzę mniej więcej, co się dzieje. Nie tak. Albo też zauważcie jeszcze jedną rzecz. Tu mogę wejść w crafting, ale już drugim nie. Nie mogę wejść w inwentory. Nie wiem, czy tak było, ale okej.
Zapomniałem, że tak się nie da. Place. Fajne jest to, że mogę mieć pochodnie podczas budowania. Dobra. No i bazę mamy. W sensie bazę, nie że bazę, tylko podstawę. Ścian też troszeczkę trzeba dorobić, ale nie dużo, więc luz. Też powtarzam, że nie chcę robić czegoś nie wiadomo jak wielkiego, żeby miało ręce i nogi i żeby dało się w tym odpocząć, czyli potrzebuję jeszcze dwóch ścian. Okej, da się załatwić. Też muszę trochę przyspieszyć, bo już jest 6 minut odcinka. Nie chcę, żeby to trwało w nieskończoność. Okej. Super. I ile jeszcze miałem zrobić ścian? Dwie. Dajcie w komentarzach z ciekawości znak, czy wy też nie lubicie nocy w roku. To jeszcze framuga, drzwi i będzie okej. Framuga, drzwi, mamy na razie domek zrobiony. Co ty? Co on robi? To będzie ciężka misja. Dobra, nieważne. Ten dom trzeba skończyć. I to jeszcze framuga. Drzwi. Czemu nie mam? Tarcza tym razem. Okej. Ale tarcza da się ogarnąć. Framuga i drzwi. Super. Wracamy do naszego domu cudownego. Pięknie siedzi Dodo. I tylko tak, żeby to było równe. Cyk. I cyk. Wiem, że bez dachu, ale zawsze coś tam jest na początek. Ja się z wami pożegnam. Jak film wam się spodobał, możecie łapkę w górę zostawić. Będzie mi bardzo miło. Napiszcie też komentarz, czy chcecie więcej Arka nowego. No i co, żegnam się. Do widzenia.